Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy obok Lukasa i powiedzmy mu niestety, ale złe wieści. Znalazłem koło zębate i twoich pracowników. Oddali je po dobroci? Można tak powiedzieć. Dopadło ich stado zębaczy. Koło zębate znalazłem przy jednym z pracowników na dnie jeziora. Cholera. Mogłem posłać kogoś z nimi jako ochronę. Zębacze nigdy nie zapuszczały się tak blisko naszej twierdzy. Najważniejsze, że odzyskałem to koło. Ulryk by mnie zabił, gdyby się dowiedział. Te ustrojstwa robione są wyłącznie na zamówienie i kosztują majątek. Dobrze się spisałeś. Szkoda tylko, że teraz dźwig pozostanie pewnie bezużyteczny przez kolejne miesiące. No i pięknie, dostaliśmy od niego 200 sztuk złota i dwie pełnie życia. Okej, tutaj sami wilczy synowie. Przejdźmy się więc w głąb jeszcze. Tutaj jest Kylid. Hej, muszę o to pytać. Jeszcze z nim nie rozmawiałam. Kim jesteś? Wilczym synem! A na kogo ci wyglądam? Nazywam się Kylid. Jeśli masz jakąś sprawę, to się pośpiesz. Jak się masz? Orków jest coraz więcej w pobliżu Archolos. Czuję w kościach, że za niedługo będziemy mieć z nimi sporo zabawy. No, parę z nich na Archolos już znaleźliśmy. I to jeden praktycznie pod samym miastem. Także to oznacza, że nie jest dobrze. Nie wiem, czy ten obóz jest jakiś duży. Raczej nie jest jakieś to wielkie wszystko. Tam coś jest? Nie mam pojęcia. Tutaj jest Ivy oczywiście, jest jeszcze Gron. Co słychać? Nie masz czegoś lepszego do roboty? Chciałbym trochę odpocząć po męczącym dniu. Okej, okay, tutaj sezon łowiecki na cieniu stwory. Nowa notka. Sprawdźmy ją. Sezon łowiecki na cieniu stwory. Być może... za... potrzebę. W związku z rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowania na cieniostwory zachęcam wszystkich łowców do dostarczenia mi rogów tych drapieżnych bestii. Najlepsze z nich ozdobią wilczelerze podczas najbliższego święta przodków. Zgodnie ze słoroczną propozycją Nirki, w tym roku dostarczać można również rogi smoczych zębaczy. Podsumowując, za przyniesienie maksymalnie 2 sztuk każdego z podanych poniżej rodzajów trofea otrzymacie ich pełną wartość w złocie. Róg cieniostwora, róg starego cieniostwora, róg smoczego zębacza. Trofea przyjmować będę w wyczynleżu w pobliżu naszej karczmy. Podpisano Lukas. No mamy na pewno... Przybywasz z miasta? Tak, czemu pytasz? Powiedz mi, co tam się teraz pija? Piwa, wina, czasami rum. Chyba nic specjalnego. Nie o to mi chodzi. Posłuchaj, część moich klientów zaczęła narzekać na niezbyt duży wybór trunków w mojej karczmie. Początkowo stwierdziłem, że to nie problem, bo i tak będą u mnie pić. Ale ci zdrajcy zaczęli wysyłać naszych łowców do Silbach i do miasta po alkohol. Chcę, byś przyniósł mi próbki najlepszych alkoholi, które znasz. Wyglądasz mi na kogoś, kto sporo podróżuje, więc z pewnością miałeś okazję spróbować już tego i owego. Jeśli smak będzie mi odpowiadał, to jestem gotowy podpisać kontrakt na regularne dostawy. Niczego nie obiecuję, ale zobaczę, co da się zrobić. Okej, czy ja mam może mrocznego paladyna? Pewnie nie mam. Mam. Spróbuj tego. Cholera! Niezłe! Skąd ty to wytrzasnąłeś? Jakiś czas temu Tomas, piwowar z miasta, próbował wprowadzić je na rynek. Mogę z nim porozmawiać o jakimś kontrakcie z twoją karczmą. Jeśli dobrze pamiętam, to liczył sobie ostatnio... 100 sztuk złota za skrzynkę. Oczywiście dojdą pewnie do tego wydatki na transport. Wyśmienicie! Na początek będę brał 2 skrzynki tygodniowo. Okej, okay. Czyli mamy iść do Tomasa, rozumiem. Okej, okay, i to tyle? No, wiedziałam, że jak mu dam paladyna, to będzie wow. Ty masz jakieś przepisy, ale niestety już wszystkie znam. Podejrzany typ. Nie widzisz, że...
Czemu siedzisz razem z Ivy? Dużo podejrzanych typów. Hej, kto cię tu wpuścił? Krednar. Udało mi się pozbyć grupy, która koczowała przed waszymi murami. No, nareszcie ktoś się tym zajął. Ale nieważne, może jakiś mały zakładzik. Co masz na myśli? Jaki zakładzik masz na myśli? Kylit i Devir szykują się do pojedynku. Pokłócili się o poglądy na temat ewentualnej współpracy z południowcami. I teraz muszą sobie wyjaśnić, kto ma rację. Dając sobie po mordach? Dokładnie. Sposób prosty i skuteczny. Więc jak? Postawisz na któregoś? W razie wygranej zwrócę ci dwukrotność wpłaty. Dobrze, mogę się założyć. Świetnie. W takim razie na którego stawiasz? Zwinnego i szybkiego jak błyskawica Kylida, czy nieugiętego i mocnego jak dąb Devira? Chyba Devir. Devir. Czyli stawiasz na starą, dobrą rąbaninę. Świetnie. O ile chcesz się założyć? 50. 50 sztuk złota. Takie drobne? Myślałam, że ludzie poza leżem są bogatsi. Zgłoś się do mnie za jakiś czas, to przekażę ci, jaki był wynik pojedynku. Jeśli ci się chce, możesz też pogadać ze swoim faworytem. Upewnić się, że dobrze wybrałeś i takie tam. Nie omieszkam. Okej, fajnie. Podejrzany typ kolejny, no co jest? Hej. Cześć, Dalmon. Kim jesteś? Skóry trolla miał. Nazywam się Dalmon i należę do Wilczych Synów. Podszedłeś tak po prostu, czy masz jakąś sprawę? Co słychać? Nie jest najgorzej. Nie jest najlepiej. Najważniejsze, że mogę żyć wśród swoich. Spoczko, stary. Tutaj jakiś taki mały składzik z miotłą na czele. No i dobra. I widzę, że tą karczmę też już mamy z bani. Trzeba było mnie spytać wcześniej. I widzę, że Lukas się przemieszcza, bo go tutaj już nie ma. To nie miło, bo chciałam mu oddać parę rzeczy, na przykład ten jeden róg cieniostwora, chociażby te smoczego zębacza, jeszcze rzeczy. Naprawdę sądzisz? Tutaj widzę, że jest chyba kowal. To przecież nic nowego. Ale to za chwilę. Hej, ty! Kto, ja? Tak, ty! Odpowiedz nam na pytanie. Kto jest lepszym dowódcą? Generał Lee! Czy Lord Dominik? Generał Lee. Ten niedoświadczony dureń? Czekaj no! A, jednak cię mam. Okej. O kurde. Gorzej, że ja się nie zapisałam, wiecie? Nie chciałabym oberwać. Okej, wow, udało mi się. Nie wiem, jak dla mnie generał Lee zawsze był dobrym dowódcą. Dobra, napijmy się czegoś. A przede wszystkim to zróbmy F5, bo nie zrobiłam chyba jeszcze ani jednego. To by był taki klopson, jakbym teraz zginęła, jeszcze gościu by mnie na przykład okradł, no nie? Z reszty oszczędności. O, moja głowa. Ej, ty. Aha. I co? I to tyle? Miło. Arete, cześć. Jakiegoś questa masz dla mnie? Kim jesteś? Nazywam się Arete i z dumą mogę powiedzieć, że należę do Wilczych Synów. Co cię do mnie sprowadza? Jak służba? Niezmiennie satysfakcjonująca i dająca mi spełnienie. Okej, okay, po nicy do kłębka dostałam wpis. Okradłem Arete, ale znalazłem tylko zwykłe bełty. Mam nadzieję, że następny trop będzie prawdziwy. Aha, okej, to w ten deseń. Tutaj jakieś krople krwi i pełno butelek. To nie wygląda dobrze. Co tu się stało? Ej, nie mogę tego otworzyć. To niedobrze. A tutaj na górze? Coś się dzieje? Na murach? Wygląda na to, że nie.
ale parę pochodni można sobie zabrać za darmo i bełtów. Może jakoś górą się tu da wejść? Raczej nie, ale warto się rozejrzeć zawsze z tyłu za budynkami. Na dachy też często warto wchodzić oczywiście. Marvin, możesz wejść na dach? Dziękuję. Chciałam wejść, bo może jakieś monety stąd wypatrzę. Szczaw królewski. O tym dopiero teraz. A widzicie? Opłacało się tu przyjść. I popatrzeć. Są na to duże szanse. No i proszę, stara moneta jest też w środku. Okej. Okay. Dobrze, że stanąłeś po właściwej stronie. I do tego jeszcze umiesz walczyć. Okej. Okay. Piwo butelkowe dostałam. Czyli co, tutaj jest kowal, rozumiem. Naprawdę sądzisz? A raczej był. Przed chwilą. Nie pozwolę, żeby... Czego ty tam szukałeś? Ej, no ten kowal przecież tutaj stał, bez jaj. Nie podoba mi się to, że nagle go nie ma. Tu zabite dechami. I tam coś leży. Owcza skóra. Można to porąbać? Ciekawe miejsca są tutaj w tym wilczym leżu. Trzeba uważać, co się komu mówi. Tutaj też nikogo nie ma. Hej, czego tam szukałeś? Arety, wilczy syn. Ta krew mi się bardzo tutaj nie podoba. Zrobię zapis, bo nie wiem, czy mogę tą skrzynkę tak po prostu okraść. Tam jeszcze możemy chyba pod samym wejściem do tego głównego bossa. No proszę, piła, młotek, kilo, topór drwala, prosty nóż, miotła, szczotka i pochodnia. Miejsce jakiegoś tego garbarza. To mi się bardzo nie podoba. Nie mogę tych drzwi w ogóle kliknąć. To wygląda jak jakieś zejście do piwnicy. Dobra. To tak, spróbujmy pogadać jeszcze z innymi ludźmi. Tutaj raczej nikogo nie znajdę do pogadania. Jak cicho. Tutaj ten wilczy syn, co go oklepałam. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? A tutaj? Czym się zajmujesz? Nazywam się Baez i jestem sierżantem wilczych synów. Dbam głównie o kwestie organizacyjne, ale często też trenuję naszych chłopców. Okej, okay, opowiedz mi o Ulryku. Opowiedz mi o Ulryku. To odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jest świetnym dowódcą i strategiem. Dba o swoich ludzi. Co możesz mi powiedzieć o Wilczym Leżu? Uwielbiam przebywać w jej murach. Zawsze czuję w nich siłę ludu Wolfzaka, której próbuję dorównać ciężką pracą oraz wierną służbą Ulrykowi. Zresztą każdy mieszkaniec zamku jest twardszy niż większość miastowych razem wzięta. Bez obrazy. Ale to kwestia niepodlegająca dyskusji. Spoczko, gościu. I co, możemy tak po prostu tutaj wejść? To miło. Czy coś się stanie, jak będę chciała te drzwi otworzyć? Nie mam pojęcia. Lepiej się zapisać. Mikstura szybkości, wilczy syn. Okej, okay, tutaj macie, widzę, że swój, jak to się mówi, skarbiec. Tom pierwszy, katalog błędów wyznawców Adanosa. Ciekawie. Dobrze. Jeszcze regał na książki, ale to tam chyba mało ważne. No proszę bardzo, krąg teleportacyjny tutaj jest.
A to oznacza, że gdzieś musi być oczywiście runa. Tylko pytanie, gdzie? Może ta laska sprzedaje, a ja jej nie zauważyłam. Nie wiem, jak nie znajdę tutaj. Nie podchodź bliżej! Ta mikstura jest niezwykle niestabilna. Jeden nieostrożny ruch i jeden Beliar wie, w co byśmy się pozamieniali. Pozamieniali? Wiesz pewnie o istnieniu zwojów przemiany, prawda? Zwoje to drogi interes, wytwarzane głównie w klasztorach. Nie ma możliwości dozowania siły zaklęcia, no i są niezwykle podatne na zniszczenia. Staram się opracować nową formułę. Eliksir przemiany. Intrygujące, nieprawdaż? Kurde, w Gotiku trzymamy eliksiry przemiany. Jak idą prace? Największym problemem okazuje się wybranie odpowiedniej dawki. Do tej pory testowałem miksturę wyłącznie na chrząszczach, ale są one tak małe, że prawie każda dawka bywa śmiertelna. Byłbyś zdumiony, jak trudno o jakiegoś ludzkiego ochotnika. Jeśli każdemu z potencjalnych chętnych opowiadasz o śmiertelności chrząszczy, to jakoś mnie to nie dziwi. No, widzę, że mamy teraz więcej do pogadania. O co chodzi z tymi rurami w całej twierdzy? No tak, na kimś z miasta może to robić spore wrażenie. To rodzaj ogrzewania. Dzięki temu pojedyncze, większe piece mogą ogrzewać cały zamek. Jest to niezwykle przydatne, szczególnie, że zimy potrafią być tutaj niezwykle surowe. Może mógłbym jakoś pomóc? Właściwie to czemu nie? Potrzebuję wypróbować kilka dawek na ludzkim organizmie. W zamian za pomoc chętnie oddam ci kilka takich mikstur. Mam wypić ten eliksir? Spokojnie, nie ty masz ją wypróbować. Chcę, abyś znalazł kilku osobników, za którymi raczej nikt nie zatęskni. Nie wchodząc w dylematy moralne, nawet jeśli te szumowiny zdechną, to będzie to z pożytkiem dla wszystkich, a jeśli eksperyment się uda, to nieświadomie przyczynią się oni nauce. Czyli wystarczy, że doleję ten eliksir komuś do piwa i będę obserwował efekty? Tutaj pojawia się problem. Nie mam pojęcia, jak mikstura zadziała z alkoholem. Takie mieszanie może całkowicie zaburzyć wynik eksperymentu. Będziesz musiał jakoś przekonać tych osobników, by wypili ten eliksir. Coś wymyślę. Nie powiem, zaintrygowałeś mnie, ale chyba wolę jednak nie znać szczegółów. Najlepiej, jeśli pozostaniemy przy określeniu badany. Proszę, oto 3 eliksiry o różnych proporcjach. Podaj je 3 różnym osobom i zanotuj dokładnie wszystkie swoje obserwacje. Ulryk naprawdę uważa się za dziedzica Wolfzaka? Cóż, wszystkie, czyli nieliczne dowody potwierdzają tę tezę. Jest też sporo poszlak dotyczących jego pochodzenia, ale ile w nich prawdy, nie wiadomo. Historia Archolos jest bardzo burzliwa. Większość kronik zaginęła, została zniszczona lub jest w posiadaniu magów wody, którzy niechętnie dzielą się swoimi sekretami. A ty jak myślisz, jest nim czy nie? Szczerze, mam to gdzieś. Zapewnia mi godziwy byt i tylko tyle mnie interesuje. Dlatego ludzie go szanują, a to ważniejsze od rodowodu. Od dawna tu mieszkasz? Nie wiem, nie liczę. Parę lat na pewno. Nie lubisz mówić o swoim życiu? Nie. Kto tu handluje magicznymi przedmiotami? Udało ci się zdobyć zaufanie w Wilczym Leżu. W innym wypadku nigdy nie dotarłbyś tutaj żywy. Ulryk nie powinien mieć raczej problemów, gdybym sprzedał ci kilka mikstur, albo pokazał to i owo. W końcu moje badania są niezwykle kosztowne. Pewnie ty sprzedajesz runę teleportacji. Mylę się czy nie mylę się? Oczywiście, że tak. Dawaj mnie to cudo. On ma też księgi z kręgów i ma też przepisy, ale nie ma na mikstury stałe, więc raczej słabo. Masz smoczy korzeń za 500 sztuk złota. A to co jest? Ziemny aloes też ma. Tak, dobra. O badania może nie będziemy pytać. Eliksir wzmocnienia ducha, kuferek, dobra. Fajnie, mamy teraz teleport, to jest na pewno jakiś plus.
Nie wiem tylko co z tym kowalem, bo nie było go w miejscu, w którym prawdopodobnie powinien być. Plus te plamy krwi mnie bardzo niepokoiły. No dobrze. Po drugiej stronie jest pomieszczenie... Okej, tu słyszę kowala. Mam cię, Einar. Zlecenie na płytki pancerza pełzaczy. To się może przydać. Bo mam ich dosyć sporo i możemy na tym prawdopodobnie zarobić. Tak samo jak właśnie wcześniej na tamtych tych. No. Tak jak u matki, jak to się nazywa, tych rogach, cienią stwora i tak dalej. Za każdą z nich ofertuję pełną wartość w złocie. 20 płytek z pancerzy pełzacza. No to mam je dla ciebie, jeżeli chcesz. Mam wszystko. Masz. Mam tylko 13? Masz dla ciebie. Ale to i tak dużo. Mogę mu oddać przynajmniej te 13. I co, myślę, że pogadamy o tym bełcie za niedługo. Cześć. Jesteś kowalem? Nie, lubię sobie tak czasem postukać. Od razu człowiekowi lżej. Ech, no po co zadajesz takie głupie pytania? Tak, jestem tutaj kowalem. Okej, widzę, że możemy porozmawiać. Masz coś na sprzedaż? Takiej broni jak u mnie próżno szukać u kowali w mieście. Mam też wszystkie materiały potrzebne, by wykuć solidny oręż. Rzuć okiem, jeśli chcesz. Okej, to świetnie w sumie. Możesz nauczyć mnie wykuwania broni? Nie, nie mogę. Ulrykowi nie spodobałoby się, gdyby jego kowal uczył obcych swojej sztuki. To moje ostatnie słowo. Zajmujesz się też pancerzami? Widziałeś, w czym chodzą wilczy synowie? Takie pancerze wymagają wiele troski i zawsze muszą być dokładnie dopasowane pod właściciela. W wolnym czasie wzmacniam i naprawiam też pancerze okolicznych łowców. Niby to nie nasi, ale szkoda by było, żeby zabił ich jakiś zębacz. Tylko pamiętaj, nie będę marnował swojego czasu i srebra na byle co. Zajmuję się porządnymi pancerzami. Okej, jasne. Dość już tego gadania. Pokaż, co tam masz, a ja powiem ci, czego potrzebujemy i ile będzie to kosztować. No dobra. Możemy też u niego ulepszać pancerz. Ulepsz zwykły pancerz na wyśmienity pancerz. O kurde. No, wypadałoby, bo tutaj ma te zwykłe. Ojej, ale muszę mieć tysiaka. To może zapytajmy... Pokaż. Towary mnie interesują. Korsarz Oceanów, bardzo fajna broń. Masz coś pod siłę. Tu masz katowski topór. 130 siły. Zarzynacz. Młot piechura. Ciężki miecz dwuręczny. Czyli najsilniejszy ma katowski topór. 135 obrażeń. 130 siły wymaga. Penetracja pancerza 15. Ma topór Nordmarczyka też, ale mnie bardziej plany interesują. Obuchową masz na Inkwizytora. A coś innego? Postrach kłód. To już to mamy oczywiście. Długi miecz magiczny. Kiepskie ostrze magiczne. Kowalstwo. Czyli tutaj mamy 135 obrażeń. Ewentualnie Inkwizytor. Tylko, że to jest obuchowa. Ale w sumie... Co z tego, że obuchowa? Jak ważne, żeby była najlepsza, no nie? Miecz półtora ręczny jest pod zręczność, to trochę dziwne, no ale dobra. Czyli co, chcielibyśmy sobie Inkwizytora ogarnąć. I ewentualnie kiepskie ostrze magiczne. Też wydaje się być naprawdę spoko. Chociaż Inkwizytor jest lepszy, a mam chyba wystarczającą liczbę siły. Wiecie co, kupimy sobie schemat na ten Inkwizytor. I widzę, że mogę sobie jednak ulepszyć pancerz, także może byśmy to zrobili. 20 łupek żelaznych i 1000 sztuk złota. Pięknie. I co, może pogadamy jeszcze? Jak udało ci się dostać taką pracę? No ale jesteś ciekawski. Przez kilkanaście lat służyłem w armii na kontynencie.
Nie będę opowiadał ci szczegółów, bo nie lubię opowiadać, ale trochę się młotem namachałem. Tyle, że mało który żołnierz dożyje starości. A ja jednak chciałem trochę jeszcze pożyć. A że zawsze byłem dość silny. No rozumiem. Na razie mnie nie nauczysz wykuwania, towary, płytki, no to o grot musimy już zapytać. Rozpoznajesz ten grot? Czy rozpoznaję? Ja go wykonałem. Świetnie. Mam parę pytań. Przede wszystkim to ja mam pytanie. Skąd go masz? To grot bełtów, które wyposażam tylko wilczych synów. Zresztą nie wszystkich. Ukradłeś go? Dlaczego cię to interesuje? Może dlatego, że jak każdy normalny człowiek, wolę wiedzieć, czy mam do czynienia ze złodziejem. Nie, zdobyłem go w sposób legalny. Świetnie. Tylko co to znaczy? W mieście doszło do pewnego incydentu. Bełtem z tym grotem zraniono jednego ze strażników. Niestety ze skutkiem śmiertelnym. Znając życie, to dało się go uratować, ale żaden miejski konowal nie podołał. Co w związku z tym? Czy wilczy synowie odwiedzają miasto? Rzadko, ale tak. Uprzedzę twoje kolejne pytania. Nie. Nie sądzę, by ktoś z nich miał strzelać do strażników. Jaki miałby w tym interes? Prawdopodobnie jeden z właścicieli tych bełtów dał się okraść i z obawy przed karą nikomu o tym nie powiedział. Myślałem, że jesteście odważni i zdyscyplinowani. I dobrze myślałeś. Nie boimy się żadnego wroga. Czy to drugiego człowieka, czy tych zielonych potworów. Inaczej ma się sprawa z przełożonymi. Jest to bardzo zdrowy układ. Potrafisz rozpoznać, kiedy go wykonałeś? Gdyby był nieużywany, to pewnie tak. Niestety jest uszkodzony i w dodatku źle wymyty z krwi. Mógłbym go wypolerować, ale to też zmniejszyłoby wiarygodność oceny. Rozumiem. W każdym razie nie jest to jakiś nowy wynalazek. Nie, wykonuję takie już od ładnych paru lat. Przez ten czas wiele sztuk musiało trafić do wilczych synów. Ten grot wygląda bardzo nietypowo. Prawda. Nie jest to pierwszy lepszy sprzęt do ochrony przed tłumem rozwścieczonych chłopów, tylko porządna broń łowiecka. Dzięki specjalnemu kształtowi grotu i wzmocnionej konstrukcji promienia, te bełty są w stanie przebić się przez pancerze podziemnych mrówek. Wielu łowców ceni je sobie podczas polowań i wielu już uratowały życie. Kto w ostatnim czasie dostał od ciebie takie bełty? Parę osób. Na co dzień mam za dużo innej roboty, by wytwarzać ogromne ilości bełtów potrzebnych tylko łowcom. To znaczy? Ech, pomyślmy, bo nie odczepisz się ode mnie, jeśli ci nie powiem. Nie. No właśnie. Był tak. Arete, Gron, Henk i Legriff. I to już zdaje się wszyscy. Ale nawet za tych głowy nie dam. Mhm. Henk i Legriff to jacyś przyjaciele? Jak się domyśliłeś? Podałeś ich jednego po drugim bardzo szybko. Jakby wspominanie jednego kojarzyło ci się od razu z drugim. Dobry jesteś. Tak, trzymają się razem. Lubią popić, jak dla mnie nawet za dużo. Więc pytaj karczmarza. Mhm, w porządku. Gdzie przebywa Gron? W wolnych chwilach w karczmie. Bardzo nieprzyjemny typ. Jedyny mi znany, który nawet o Ulryku wypowiada się lekceważąco. Gdzie znajdę? Pewnie ale się... no to już wiemy. Dzięki, że tyle mi powiedziałeś. Jeśli Ulryk urwie mi głowę za przerwę w pracy, to będę cię nawiedzał, rozumiesz? Jasne. Trzymam kciuki, żebyś jeszcze trochę pożył. Na razie. Chwila. Okej, czyli nic już nie pogadamy raczej. Może. Nie, nie mogę. Tak, oczywiście musimy Ulryka najpierw do siebie raczej przekonać i wtedy będzie można. Tutaj widzę, że jest dalsza część chyba kuźni. Tak to wygląda. Ogień w kuźni. Tu można wejść. No jednak nie można. Dobra. To co? To mamy teraz tropy tych trzech gości, co nie?
Przełomowe odkrycie. Ach, to jest to. A, pewnie ktoś w przystani łotrów się nada. Dobra, spróbujemy. Czas decyzji. Musimy Devira ewentualnie znaleźć. Dobra, i teraz wyjdziemy sobie tędy. I pytanie, czy do Ulryka? Ja mogę sobie tak po prostu wejść? Pewnie nie. Stać! Przejścia nie ma! No oczywiście, że nie ma. Dobra, to co? To myślę, że pójdziemy szukać tych ludzi. Gron na pewno jest w karczmie, bo go widziałam właśnie. Z Aretę możemy jeszcze porozmawiać o... A nie, nie możemy porozmawiać o grocie. Wilczy syn... Ty jesteś? Kim jesteś? Wilczy syn. Dobra, tu jest Lukas. Widzę, że wrócił na swoje miejsce. Mam wszystko. Możemy sprzedać rogi. Dwa. Masz. Dla ciebie. Dzięki. I tutaj... Trzy. Masz. Dla ciebie. Okej. Okay. No i fajnie. Jeszcze starego cieniostwora. Nie spotkałam jeszcze takiego. Trzeba przyznać. Tu jest Devir. Hej. Cześć. Postawiłam na ciebie. Jak emocje przed walką? Bardzo dobrze. Zgniotę Kylida jak robaka. Co on sobie myśli? Że szybkością nadrobi brak siły? Ha. Już lepiej by ją spożytkował uciekając. Taki pewny siebie jesteś? Na pewno nie musisz się jakoś przygotować? Oczywiście, że muszę. Przygotowanie to podstawa każdej walki. Dlaczego pytasz? Postawiłem na ciebie parę monet i nie chciałbym, żeby to była chybiona inwestycja. Mogę ci jakoś pomóc w przygotowaniach? Pewnie. Mam do załatwienia coś, co świetnie się nada dla takiego świeżaczka jak ty. Po pierwsze, przyda mi się roślina zwana smoczym korzeniem. Można z niej zrobić wywary dające taką krzepę, że nikt ci nie podoła. No, a po drugie, jakiś czas temu szwendałem się przed leżem na drodze do winnicy. Zaatakowała mnie jakaś paskudna brzytwa, więc bez myślenia wbiłem w nią miecz. Zanim zdążyłem go wyciągnąć, pojawiła się ich cała grupa, więc musiałem spadać. Przynieś mi tę broń. Dzięki niej spokojnie dam radę Kylidowi. Przyniosłem roślinę, o którą prosiłeś. Pokaż. Prawda, to smoczy korzeń. Będę miał z czego zrobić napój. No. Czy ja nie sprzedałam tej broni? Przypadkiem. Muszę przynieść smoczy korzeń oraz znaleźć miecz, który zgubił podczas walki z brzytwą na drodze z Wilczego Leża do małej winnicy. Okej, trzeba będzie się rozejrzeć w takim razie. I mamy tutaj jeszcze Grona na przykład. Podobno posiadasz pewne nietypowe bełty. Nic o tym nie wiem. Einar powiedział... Einar ma problemy z pamięcią. Daj mi spokój. Sprawa jest bardzo pilna. Nie dla mnie. A jeśli planujesz mi się nastręczać, to pamiętaj, że znam sposoby na pozbywanie się takich upierdliwych wypierdków jak ty. Żegnam. Myślę, że jesteśmy się w stanie dogadać. Cholera, muszę pogadać z Krednarem o tym, kogo do nas wpuszcza. Może parę monet odświeży ci pamięć. Co? Za kogo ty mnie masz? Za prostego najemnika? Jestem wilczym synem. Nie potrzebuję twoich brudnych pieniędzy. Spokojnie, z pewnością się dogadamy. Zejdź mi z oczu, nie mam zamiaru więcej z tobą rozmawiać. Typowo. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Powiedziałem coś, za... O Jezu. No tak, ona mówiła. Powiedziałem. Nie mów o pieniądzach, a ja oczywiście piszę, co może pieniądze ci pomogą. Szukam Henka i Legriffa. A po co ci oni? Mam do nich sprawę. Nie będę sprawiał problemów. To na pewno, bo gdybyś fikał, to byśmy się ciebie pozbyli. Wiesz, gdzie ich znajdę? Jeśli nie ma ich gdzieś tutaj, to nie wiem. Nie łażę za wszystkimi do domów. Okej. Okay. Ivy, podejrzany typ. Leoria. Nie można wierzyć we wszystko, co no się tutaj słyszy. Ich nie ma oczywiście.
Okej, okay, czyli mogą być w domu po prostu i spać. Także musimy się raczej rozejrzeć po domach. Tego też nie mogę otworzyć. Za daleko. Mam problemy z otwieraniem drzwi ostatnio. No dobra. Tu jest Lukas oczywiście. To co, faktycznie bym musiała sprawdzić domy? Trochę by to było dziwne, no ale może. Okej, tu nikogo nie ma. Tutaj jest jakiś zwykły wilczy syn. Tu też nikogo nie ma. To może gdzieś tutaj? Nic z tych rzeczy. Tutaj jest oczywiście to miejsce. Dobra, no tutaj oczywiście też nic nie znajdę raczej. To co, myślę, że szukamy dalej. Tutaj też nikt nie śpi skacowany. To co? Może po tej stronie gdzieś jeszcze? Czy ja mogę otworzyć te drzwi nareszcie? Po nitce do kłębka. Ach, no tak, czyli to mogą być oni. Pewnie nie jest dobrze. Legriff siedzi tutaj. Ocie cholera! Co tu robisz? A co ty tu robisz? Nie powinieneś spać w swoim łóżku? Być może. Przyszedłeś mnie tu edukować? Bo jeśli tak, to niepotrzebnie. Nie, nie edukować. Przyszedłem zadać ci parę łatwych i przyjemnych pytań. Dobra, to chyba przeżyję. Na szczęście kamień tutaj chłodny, więc łeb mnie już tak nie boli. Jak się tu znalazłeś? Cóż, piłem z Henkiem. Potem stwierdziłem, żebym się chwilkę zdrzemnął. Widzę drzwi do piwniczki otwarte. To skorzystam. Lubię taki chłodek. Nie masz czasem problemu z alkoholem? Ja? A co ja? Jakiś artysta, żeby się od alkoholu uzależnić? Jestem wilczym synem. My się możemy uzależnić co najwyżej od trenowania walki. Mhm. Kiedy ostatnio byłeś w mieście? Parę dni temu. Chciałem sprawdzić, czy w końcu zaczęli tam sprzedawać dobry alkohol. Ale bardzo się zawiodłem. Zdaje się, że czeka mnie kolejna kilkumiesięczna przerwa od odwiedzin naszej kochanej stolicy. Kolejna? Ta. Pomijając ostatnią wizytę, byłem tam jakiś rok temu, jeśli nie więcej. Gdzie znajdę Henka? Nie mam pojęcia. Jeśli nie ma go nigdzie w części mieszkalnej, to pewnie leży na pruty na jakiejś skale. Czy trzeźwy, czy pijany, ciągle po nich łazi. To naprawdę niebezpieczne, ale nie przemówisz mu do rozsądku. Zdaje się, że o rozsądek trudno w tym miejscu. Używasz czasem pewnych specjalnych bełtów? To znaczy jakich? Na przykład takich, które stosuje się specjalnie do polowań na pełzacze. Tak, zdarzyło się. Co prawda rzadko, bo Einar nie ma czasu, by co chwilę przy czymś takim dłubać. Ale mam parę na podorędziu. W przeciwieństwie do Henka. Facet przegrał je w zakładzie jakiś czas temu. Nie pamiętam tylko, o co tam chodziło. Dzięki za odpowiedzi. Poszukam twojego kumpla. Powodzenia. Nie spadnij przy okazji z jakiegoś dźwigu. Dobrze, postaram się. Okej, okay, czyli gościu łazi po skałach, tak? To ciekawa informacja. Widzę, że znowu robi się ciemno. Moment. Po nitce do kłębka. Legriff powiedział mi, że ostatnio był w mieście parę dni temu po kilkumiesięcznej przerwie. Nie wie, gdzie jest Hank, ale kojarzę, że przegrał on swoje bełty w jakimś zakładzie. No dobra.
Na skałach? Co by gościu robił? Gdzie by był? Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że chwilowo zostawimy tę sprawę w spokoju. Natomiast ja bym chciała się przejść za tym, wiecie czym. Jak to się nazywa? Matko Boska, tego miecza poszukać. Także przebiegniemy się akurat teraz ścieżką do małej winnicy. Nie powinno to stanowić większego problemu. Ognista pokrzywa. Będziemy troszeczkę wolniej biec, bo mam wyciągniętą telekinezę, no ale będzie nam dzięki temu prościej znaleźć to, co trzeba. A sprawą tego gościa się zajmiemy, myślę, że w kolejnym odcinku. Bo już nam się powoli kończy czas, a to zadanie, które myślę teraz zrobić, to wydaje się bułeczka z masełkiem. Także zobaczymy. Przejdziemy się ścieżką i miejmy nadzieję, że na coś trafimy. Chociaż nie wiem. Zobaczymy. Jak nie, no to też trzeba będzie zajrzeć do jakiejś solucji pewnie, żeby sobie pomóc. Miała być brzytwa, tak? Jakaś walka z brzytwami. Aha. Już mi biegną wpierdzielić. Marvin. Gorzej, że Marvin mi nie wyciągnął broni. No. Dobra, obrywało mi się solidnie. A to dlatego, że nie byłam na to kompletnie przygotowana, nie? Ale już wiemy, że brzytwiaki są tutaj, czyli jesteśmy na dobrym tropie. Wiecie co? Zużyjemy sobie może jakąś pełnię życia. Bo dosyć sporo go straciłam tutaj. I tak, i spróbujemy jeszcze znaleźć ten miecz. Te brzytwiaki wybiegły do mnie z tej strony. Jest szansa, że może jeszcze jakieś tu będą. No proszę, mamy ciało brzytwiaka i powinien być miecz. Miecz Devira. Bardzo fajna broń zresztą. To co? Wróćmy od razu do niego na szybko. Myślę, że jeszcze w kolejnym odcinku też zajmiemy się tym zadaniem związanym z tymi łotrami. Fajnie też, że mamy do Wilczego Leża teleport. W ogóle zauważyłam, że w kronikach jest tak, że jeżeli nie możemy się gdzieś dostać gońcem, to możemy teleportem na przykład. Jest oczywiście parę wyjątków, na przykład winnica Rity, gdzie możemy się dostać i gońcem, i teleportem, tak samo do miasta. Ale na przykład zauważyłam, że do winnicy Valerio na przykład nie ma teleportu, ale jest goniec. A tutaj znowu nie ma gońca pod samą Wilcze Leże, a jest teleport. W sumie spoko. Jak dla mnie naprawdę na plus to jest, że możemy używać różnych metod do teleportacji, do przemieszczania się ogólnie. Tak samo jest zresztą z tymi korzystaniem z tych przewoźników po wodzie. Hej. Cześć, Devir. Przyniosłem twój miecz. Zobaczmy. O tak, to jest broń. A nie jakiś złom, którym machacie tam u siebie w mieście. Teraz Kylit nie będzie stanowił dla mnie problemu. Wiem, że zrobiłeś to tylko ze względu na swoje pieniądze, ale dzięki za pomoc w przygotowaniach. W porządku. Tylko teraz nie zepsuj wszystkiego podczas walki. Okej, okay, czas decyzji. Czyli co, musimy oczywiście poczekać na walkę. Przygotowania Devira do pojedynku zakończone. To wiecie co, spróbujmy się przespać i może się dowiemy czegoś. Na przykład prześpijmy się, nie wiem, na przykład 2 dni. I może już będziemy mieli jakąś informację na ten temat, kto wygrał. Żeby tego questa zakończyć. No, wydaje mi się, że przespanie się przez 2 dni to był dobry pomysł. Czego ty tam szukałeś? Oj, Lukas, już przestań. Tu jest Kylid. Wilczy syn. Loria. Ej, ty. Jak tam? Jak tam zakłady? Nie narzekam. Interes się kręci. Pewnie chciałbyś jak najszybciej usłyszeć, że Devir wgniótł Kylida w ziemię. Cóż, z doświadczenia wiem, że nie masz o co się martwić. Wróć za jakiś... Przygotuj za... Złoto już jest przy... Okej, okay, dobra. Czyli jeszcze nie ma informacji. A z Ivy się mogę podzielić informacjami, które chwilowo zdobyłam? Nie za bardzo.
Dobra, moi drodzy, w takim razie dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. No i co? I myślę, że w kolejnym... zrobimy sobie coś fajnego na pewno. Ja widzę, że się źle zapisałam na złym zapisie. Dobra. Poszukamy tego Hanka i zrobimy, myślę, że to zadanie z tymi eksperymentami. Także trzymajcie się i cześć.